Dzień dobry, nazywam się Adrian Owsiany i pragnę zaprosić Państwa na prezentację naszego nowego modelu testowego, jakim jest w pełni elektryczny Mercedes-Benz EQC 400. A więc pora odpiąć kabel i ruszać w drogę. Nowy EQC to w pełni elektryczny model, oferujący dużą ilość miejsca i komfort podróży. Jednak podczas przyspieszania staje się już samochodem sportowym. Zaraz po naciśnięciu pedału przyspieszenia mamy w samochodzie dostępne 760 Nm momentu obrotowego, które katapultują samochód do pierwszej setki już w 5,1 sekundy. Silniki elektryczne na osi przedniej i tylnej przekształcają wspólnie energię elektryczną zgromadzoną w akumulatorach w energię mechaniczną, dzięki czemu uzyskujemy 408 koni mechanicznych. Czy chcecie zobaczyć Państwo, czym różni się napęd wyłącznie elektryczny od każdego innego tradycyjnego napędu stosowanego w samochodach osobowych? No pewnie, że chcecie. 3, 2, 1, start! Jak sami Państwo widzicie, EQC przyspiesza do setki w 5,1 sekundy. Menu samochodu jest zoptymalizowane pod kątem jazdy elektrycznej. Grafika pokazuje, jak rozdzielana jest moc z akumulatorów, również jak powraca do akumulatorów. Samochód jest wyposażony w 6 różnych trybów jazdy. Tryb Maximum Range pozwoli Państwu osiągnąć maksymalny zasięg poprzez haptyczny pedał gazu. Stylizacja samochodu nawiązuje do elektryfikacji. Nawiewy w kolorze miedzianym czy wykończenie dyski rozdzielczej przypominający radiator procesora. Akumulator nowego EQC ma pojemność 80 kWh, co pozwala uzyskać maksymalny zasięg na poziomie 418 km. Manetkami przy kierownicy w tym wypadku nie zmienia się już biegów, tylko stopnia rekuperacji. Dzięki Mercedes Me Charge kierowcy Mercedesa EQC na życzenie mają dostęp do jednej z największych na świecie baz stacji ładowania, na której w samej Europie składa się około 300 różnych operatorów publicznych stacji. Stacje te można z łatwością znaleźć, korzystając z nawigacji zoptymalizowanej pod kątem EQ. Kierowca ma wygodny dostęp do usługi ładowania za pomocą karty Mercedes Me Charge, aplikacji na smartfon Mercedes Me lub poprzez ekran systemu operacyjnego w samochodzie. Nie potrzeba tu żadnych osobnych umów, wystarczy jednokrotna rejestracja metody płatności. Klienci mogą korzystać ze zintegrowanej funkcji uiszczania opłat po prostym uwierzytelnieniu. Każdy proces ładowania jest automatycznie zapisywany, a poszczególne tankowania zostają wyraźnie wyszczególnione na comiesięcznej fakturze. Ładowanie EQC w domowym wallboxie trwa około 11 godzin, natomiast na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym jest to około godziny i 20 minut, czyli całkiem niewiele. Dlatego zapraszam już dziś na jazdy testowe do naszego salonu Danuta i Ryszard Czach na ulicy Krakowskiej 32 w Rzeszowie.